Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski, ProCam Polska, komunikat sadowniczy drzewiasty z 5 na 6 lipca 2021. Szkodnikowo. Szkodnikowo dlatego zacznę od jabłoni, bo tam jest tego najwięcej. Można powiedzieć, przed momentem wymieniliśmy kilka słów z kolegą, a miało nie być szkodników, miała zima wymrozić, a jest tego cholerstwa w komplecie, poza przędziorkiem, którego zbyt wiele nie ma. Porzewiacza od zatrzęsienia, mszyca cały czas aktywna i, że tak powiem, oporna w zwalczaniu. Zwójki zawsze któraś lata dyżurnie, jeżeli chodzi o to, więc można powiedzieć, czego chcieć jeszcze więcej. Może chyba tylko tego, żeby pożytecznych było coraz więcej, bo one nas tu mogą wesprzeć i one się całe szczęście zaczynają, więc wróćmy jeszcze raz do tego. Jeżeli mszyce, no to popatrzcie na to, co było, a co nie było. Jeżeli było tepeki dwa razy, a jest dalej, no to sięgnijcie po pirimor. Jeżeli był pirimor, tepeki, raz pirimor, raz tepeki, to może sięgnijcie z powrotem po acetamipryt, żeby robić jakąś rotację. Popatrzcie, że niektóre produkty mają szersze spektrum zwalczania. Jeżeli macie dużo porzewiacza, to możecie sięgnąć po Mektor 2 Pro, po abamektynę, a przy okazji opóźnić zabieg na zwójki, bo automatycznie, jeżeli tam coś jest, to te młode, małe larwy, gąsienice, te są w stanie zginąć. No ale jest bawełnica korówka i tu mieliśmy nadzieję, że może ich nie ma. Na pniach na dole nie widać, a jednak się rozwija i dosyć z tygodnia na tydzień przybywa jej szybciej. I teraz no, trzeba mieć na uwadze, że te zwykłe dawki to ją tylko ograniczają, więc albo sięgacie po typową mszycobójczy, albo jeżeli chodzi o acetamipryty, to te dawki na owocówkę, czyli przy okazji owocówki jest większa szansa, że jej się też oberwie. Bo tak między Bogiem a prawdą ani tepeki 0,14, ani pirimor, tak jak jest zarejestrowany, to w tych dawkach bawełnicy ja nie widzę, żeby krzywdę robiły. Jeżeli chodzi o porzewiacz, zwinięte liście, zwinięte do góry, odsłaniane te spodnie części liścia, one czasem się zabarwiają, już przypalają od słońca na jakiś czerwonawy kolor, czasem po prostu są to skutkiem żerowania porzewiacza. Jest tego na bardzo, bardzo dużo, najbardziej na Jonagoldach. O tyle może to być mylące, że one się naturalnie wyginają w ten sposób na upałach, ale są. Są od tygodnia, jest tego bardzo dużo, rzadko przędziorka widzę, można powiedzieć jak na lekarstwo. Natomiast można powiedzieć, że widać biegające przędziorko-podobne stworzenia. Nie zawsze są to przędziorki, czasem są to dobroczynki. I jak na jednym z filmów można zauważyć, one są bardzo aktywne. Natomiast ocenie trzeba zostawić, czy one sobie z tym dadzą radę. Jeżeli jest tak wielka populacja i do tej pory sobie nie dały rady, to znaczy, że sobie nie dadzą rady do końca. Ja zauważyłem, że po abamektynie, mimo że powinny ginąć, to dobroczynki się całkiem godnie potrafią gdzieś, nie wiem, schować, schronić, przetrwać. Jeżeli chodzi o no, siltak, jeżeli także możemy go zrobić, też robimy go na dzień, znaczy nie też, abamektyn robimy na noc. Najlepiej z dużą ilością wody, ze zwilżaczem. Siltak lepiej zrobić na dzień, żeby szybko to wyschło, związało, udusiło i jak to mówią po ptakach. Możemy łączyć siltak z abamektyną. Jest to bardzo dobra mieszanina, rekomendowana. Natomiast zrobić to bardziej w pochmurny dzień, żeby abamektyna nie ulegała rozłożeniu się na słońcu, bliżej wieczora, ale takiego wieczora, gdzie nie będzie szybko rosło, żeby to na pewno wyschło. Kolejny problem to zmycie preparatów. Popadało trochę, u jednego 15, u drugiego 10, u innego 20 i teraz czy zabiegi z tamtego tygodnia, owadobójcze także. No jeżeli tepeki, no to układowe, to powinien działać, powinien się rozpędzać. Jeżeli, dajmy na to, koragen, to powinien także być mało zmywalny, też powinien się działać, ale budzi zawsze niepokój, więc stąd lustracje sadów muszą być bardziej częste.
i ewentualnie dobieranie produktów na mszyce czy na coś innego, na kolejne zabiegi powinny uwzględniać to, że coś może słabiej działać. Mączniak jest, miał też nie przezimować, a przezimował coraz godniej, marmurkowatość liści coraz większa, ale pojedyncze nawet gałązki mocno kopcące już na tym etapie są dużym zagrożeniem. Z układowych do mark Alcedo to jest ten czas, kiedy może być wykorzystywany w połączeniu na przykład z kaptanem. A jak już jestem przy kaptanie, bo kaptan to nie na mączniaka, tylko na parcha, to na parcha możemy kontakty dalej wyczyniać, czyli jeżeli robimy Alcedo, który jest też zarejestrowany na parcha, a jeszcze jest w tym kaptan, no to jest w ogóle święty spokój. Natomiast możemy, jeżeli nie robimy zabiegu na mączniaka, sięgnąć po jeszcze, do kiedy on ma tą rejestrację, do kiedy, w każdym razie mankozeby się kończą, już zapomniałem dokładną datę zakończenia rejestracji, one za chwilę wypadają, więc czyścimy stany magazynowe, gdzieś tam w komunikacie spróbujcie jeszcze odglądać, ja może puszczę SMS-a, kiedy jest faktycznie termin ostateczny wykorzystywania mankozebów. Tak czy inaczej jest to, wydaje mi się, na ten czas dobry moment. Jeszcze taki apel, tradycyjnie uważajcie na pszczoły, zabiegi owadobójcze, jednak bliżej wieczora, jeżeli są nieskoszone trawniki w sadzie, jeżeli kwitnie koniczyna, inne chwasty, no to wtedy to, co wspomniałem, w pochmurny dzień, niekoniecznie późnym wieczorem, no to przestaje być aktualne. Albo kosimy i pryskamy, albo czekamy do nocy. I teraz z pożytecznych wspomniałem o tym dobroczynku biegającym, ale zwróćcie uwagę także na bzygowate. To takie, ja to mówię, małe oski wiszące w powietrzu, które się tak zatrzymują w locie. One mają bardzo pożyteczne larwy. Ich larwy potrafią naprawdę bardzo dużo złego z naszych liści zjeść. Wskakuje do gruszy. Grusza się wydaje być w miarę czysta, ale jak się okazuje i popatrzymy w kąty liści, to tam cały czas larwy, i to L1, L2, L3, praktycznie różnej wielkości te larwy są aktywne. No i właśnie, trzeba mieć rękę na pulsie. Po takich deszczach, które wystąpiły, na pewno zabiegi zwalczające są łatwiejsze, czyli możemy sięgnąć znowu po silta, który nie ma limitów stosowania, ale znowu powiem za dnia, żeby tu nie nabałaganić. Możemy sięgnąć po abamektynę, ale limity stosowania tutaj już są, więc należałoby się temu przyjrzeć. Możemy sięgnąć po Delegate. Ja tu za wiele o nim w tym roku nie mówiłem, czyli jest takim asem w rękawie, 0,3 kg. Trzeba się wstrzelić w odpowiednią fazę też rozwojową szkodnika, ale wydaje mi się, że byłby to ten moment na pewno i ze względu na rotację ten delegate czy delegate, jak ktoś woli zapamiętać, czymś na pewno dobrym. Miodówka to żółte tablice lepowe, warto ją w sadzie powiesić dla takiego monitoringu, czy tam przybywa, czy nie przybywa. Widać też na nieszczęście, można powiedzieć, albo na szczęście, albo na nieszczęście, to, że tam ginie nie jeden pożyteczny owad, ale przynajmniej wiemy, co mamy w sadzie. Jaja są i białe, i pomarańczowe, czyli nie tylko larwy, tak jak wspomniałem, L1, L2, L3. Więc na zwalczanie tego, co z jaj wyjdzie, no też musimy poczekać, czyli pytanie, czekać czy zwalczać? Ja uważam, że zwalczać, a te bzygowate, te inne pożyteczne, może jakiś dziubałek się trafią, to zostanie im to, co z tego jaja ewentualnie wyjdzie. Presja miodówki będzie już, albo powinna już maleć. Czasem się trafi jakiś tam ciernastek. I jabłoni, grusza, awalon, wzrost owoców 2, albo awalon już wzrost owoców 1, w zależności kto tam i na jakim etapie jest do wykorzystania. No i na pewno produkty wapniowe. Wapniowych nie łączymy z awalonem. Z awalonem możemy CA i DHA w małej dawce, typu kilogram, możemy tego adob CA i DHA dorzucić do awalonów, ale sugeruję mocne zabiegi naprzemienne, czyli jeżeli był awalon, to teraz wapń, PASP CA, CA i DHA,
może być NHCl Delta, jest w czym wybrać Fertilider Elite, jeżeli tam są też kłopoty z przemarznięciami, żeby jakaś stymulacja dodatkowa była. No i mrówka, zwłaszcza w gruszy, czy gdzie mamy jakąś problem z zarazą ogniową, te mrówczany tam wykazują takie wsparcie. Wskakuję w czereśnie. Czereśnia dojrzewa i coraz więcej telefonów mam od Was, że no co, że coś się tam robaczy wie, a niekoniecznie nasionnica, bo nasionnice się nie łapały na żółte tablice, a jednak coś atakuje. I proszę zwrócić uwagę, bo mogą to być jednak drosofile i wszystko wskazuje na to, że już się pokazały. Drosofila Suzuki, muszka plamoskrzydła po naszemu. Ona no, robi taką niespodziankę. W ostatniej chwili przed zbiorem te owoce zaczynają nam, można powiedzieć, z dnia na dzień gnić. Jak się ściśnie, to te robactwo stamtąd się wydostaje. No, jak możemy z tym walczyć? No, w czereśniach no, Afirm nie ma rejestracji na muszkę plamoskrzydłą, a szkoda. Exirel ma taką rejestrację, natomiast 7 dni karencji. Nie mogę do końca tego zrozumieć, czemu aż 7 dni karencji, bo Benevia, która jest zarejestrowana w truskawce, która ma taką samą zawartość substancji aktywnej, ma tylko 1 dzień karencji w roślinach jagodowych, ale w każdym razie widać, że substancja aktywna na muszkę plamoskrzydłą działa, więc możemy tylko czereśnia 0,5, jeżeli mówimy o jakichś zwójkach, a 0,75, jeżeli chodzi o nasionnicę i jeżeli chodzi o drosofilę, czyli ten Exirel ma i na nasionnicę, i na drosofilę taką rejestrację. I co? No i wapń. No wapń na tym etapie pewnie nie brudzący, bo już jesteśmy bliżej końca, więc Kalfos, Kapman to takie powiedzmy wodniste, bardziej przeźroczyste produkty CA i DHA. To, co możemy tu zrobić. Wiśnia, dokładnie to samo, co w przypadku czereśni, poza tym, że jeszcze przecież możemy skorzystać z pirytroidu, czyli jeżeli jest tam tych kilka dni, 7 dni do zbioru, deka, decis, w jaki sposób też ograniczają między innymi muszkę plamoskrzydłą. No i nasionnicę, trześniówkę, jakby była ta druga, to także. Morela, no nie mam wiele do powiedzenia, może dlatego, że tych moreli za wiele znowu nie ma, ale może się okazać tak, że jak po moim komunikacie i takich słowach w przypadku śliwy, okazuje się, że już kilka osób mi regularnie podsyła jakieś zdjęcia. Dzisiaj najświeższe zapożyczam w takim razie od naszego widza, żeby pokazać, że potrafią śliwy godnie wyglądać, oplepione być owocami. I nawet czasem szarka i mnie w owocowaniu też nie przeszkadza. Mamy cały czas przecież owoce tolerancyjne na szarkę, czyli takie odmiany, gdzie na liściach ta szarka potrafi wystąpić, a na owocach już niekoniecznie dokuczyć. Co możemy robić? Dokładnie to samo, czyli walczyć ze zwójkami. Afirm Coragen, Exirel, zarejestrowany na zwójki, ale także wspomnianą muszkę plamoskrzydłą nam przy okazji ograniczy, bez względu na to, czy tą rejestrację ma, bo jeżeli w czereśniach jest zarejestrowany na muszkę plamoskrzydłą, a w jakiejś innej uprawie nie, ale jest zarejestrowany na zwójki, no to oczywiście możemy się podpierać. Decis, deka, znowu pyrytroidy, które też nas mogą tutaj wesprzeć. No ale cały czas bym powiedział wapń, te owoce mają skłonności do pękania, w tym roku sucho, później leje. I pytanie, czy możemy w ostatni czas tak szybko zrobić. Są produkty typu VaporGuard, które tworzą swego rodzaju elastyczną błonę na owocach, natomiast one nie są w stanie cudów sprawić z tego względu, że o kondycję musimy dbać od początku, czyli jeżeli są pompowane owoce wapniem, to jędrność ich na pewno i podatność, jędrność będzie większa, podatność na pękanie mniejsza, ale można sobie radzić w ten sposób i w ten. Uważam, że wapnia nie możemy odpuścić. Znowu te same produkty, PASP, CA, CA i DHA.
NHCA Delta w przypadku, kiedy ktoś ma małe owoce, chce je podpompować jeszcze na wielkość. Brunatna nie powinna dokuczać. Jeżeli dokucza, to Tobias Pro mógłby tam gdzieś jakieś znaleźć miejsce. Wydaje mi się, że chorobowo nie jest to wielki problem, bardziej szkodnikowo, czyli możemy znowu sięgnąć po Siltak, jeżeli chodzi o porzewiacza śliwowego. No i Afirm. I tutaj właśnie Afirm jest swego rodzaju udogodnieniem, bo ma nową etykietę w śliwie, jeżeli chodzi o rejestrację i mamy tak na owocówkę śliwkóweczkę, ale działa też na drosofilę przy okazji, czyli jeżeli mamy oficjalnie zarejestrowany na owocówkę śliwkóweczkę, to w tym akurat momencie możemy liczyć na to, że na niezarejestrowaną muszkę plamoskrzydłą też będzie dużym wsparciem. Wzrost owoców w awalonach też do zrobienia. Nie łączymy z wapnem, przypomnę, robimy to naprzemiennie. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia. Nie za tydzień, nie za dwa. Chcę się troszkę pourlopować, jeżeli i odkopać prywatnie. Jeżeli będzie coś pilnego, to urlop przerywam i coś nagrywamy. Natomiast jeżeli nie, to widzimy się za 3 tygodnie tym razem.